Rozdział dziesiąty Nauczyciel A powiedzcie mi, mówi Kowal, jak poznać, że człowieka strach zdejmuje? Bolesław Prus z utworu Lalka Wieczór był jasny, lecz w głębokim wąwozie, gęsto porosłym olbrzymimi drzewami, było ciemno. Zabawa szedł pierwszy. Pietro wsapał tuż za nim. Drogę zabawa miał dobrze znaną. Ale było trudno się przedzierać przez gęste zarośla pokrętej pochołości wąwozu. Co chwila potykali się o wystające jak pętle ponad ziemię korzenie starych drzew i wpadali do wykrotów. A trzeba było jak najmniej hałasu sprawiać, bo granicę mieli tuż za sobą, a wąwóz doskonale się nadawał do urządzania zasadzek. Pietrow za każdym razem, gdy się potknął lub wpadł do jakiegoś dołu, z cicha klął. Cicho! Obracał ku niemu zgniewaną twarz Zabawa. — No, no! — uspokajał go Pietro. W pewnym miejscu Zabawa zobaczył w dole czarną smugę. — Pewnie wolna od śniegu ziemia! — pomyślał i skoczył tam z wysokości przeszło dwóch metrów. Rozległ się głośny plusk wody i Zabawa po szyję zanurzył się w zimnym strumieniu. — Pfu, ty diabeł! — Klął, wyłażąc na zaśnieżony kręty brzeg rzeczułki, <laughs> rechotał Pietrow. Cichoty, psia krew!" złym szeptem rzucił Zabawa. Kilka kroków dalej Zabawa w ten sam sposób znowu skoczył do wody. Pietrow aż ryczał, pokładając się ze śmiechu. Zabawa klął już głośno. Nie przypuszczał, że w wąwozie mogą być dwie rzeczułki, więc skoczył po raz drugi, na pewniaka. Rzeczułka zaś w tym miejscu robiła zakręt i płynęła wstecz, a następnie znowu dążyła naprzód, tworząc zygzak na kształt dużego S. Zabawa trafił tak niepomyślnie, że musiał trzy razy pod rząd przebywać rzeczułkę, co prawda wąską i niezbyt głęboką. Lecz jemu nie robiło to różnicy, bo i tak zmógł po szyję. Gdy wydostali się z wąwozu, zabawa podszedł do dużej sosny i położył się pod nią na śniegu, podnosząc nogi jak najwyżej do góry i opierając je o drzewo. Chciał w ten sposób wylać możliwie najwięcej wody z butów i spodni. Podążyli dalej. Zabawa zły i zziębnięty szedł, nie zachowując ostrożności. Pietrow głośno sapiąc parł za nim. Po pewnym czasie zabawa zauważył, że błądzi. I starał się znaleźć właściwy kierunek, lecz nie mógł sprawdzić drogi, bo nie wziął ze sobą busoli. Długo nie mówił Pietrowowi o swym spostrzeżeniu. Wreszcie stanął i zaczekał na niego. Wiesz co? rzekł. Zbłądziłem. No, zapytał prawie wesoło Pietrow. – Tak, zbłądziłem – potwierdził Zabawa. – Wczoraj ciebie Czort wodził, a dziś mnie. Orientując się według gwiazd, Zabawa poszedł na północny wschód. Po dwóch godzinach ciężkiej drogi wyszli na trakt i podążyli obok niego dalej. O dwunastej w nocy znaleźli się dopiero o osiem wiorst od granicy w pobliżu majątku Krasnoje. Z tego wynikało. Że osiem wiorst od granicy szli bardzo intensywnie, bo zabawa był mokry. Przeszło sześć godzin. Ubrania na zabawie wyschło dawno i tylko buty boleśnie paliły w stopy. Weszli do starośleskiego lasu. Las zataczał po polach olbrzymie półkole. Droga wcinała się czarną gęstwiną drzew, równą, białą, lśniącą, w świetle księżyca wstęgą. Wyglądało to jak czoło wielkoluda porośnięte gęstymi włosami z wyraźnie zaczesanym przedziałkiem, oświetlone dużym reflektorem księżycem. Szli prędko brzegiem szerokiej drogi. Z dala ukazała się w białej, śnieżnej lśniącej perspektywie czarna, ruchoma, prędko rosnąca plama. Stanęli. Przygotowali broń. Naprzeciw nich pędziły sanki zaprzężone w dużego siwego konia. Pewnie przemytnicy, rzekł zabawa. Albo z pogran Adriadu, powiedział Pietrow. Może spróbujemy? Zabawa nie dokończył zdania i pytająco spojrzał na kolegę. Możemy, wszystko jedno. Dawaj, machnął naganem Pietrow. Ty stój tu, a ja odejdę trochę dalej. Próbujemy zatrzymać. Jeśli nie staną, wywal do nich parę razy. Pietro wrzucił plecak w śnieg do rowu. Oddalił się o kilkadziesiąt kroków od zabawy i stanął z naganem w ręce. Sanki pędziły, były blisko. Zabawa słyszał świst płus na śniegu i ciężki oddech konia. Pochylił się naprzód. Prawie dotknął sanek. Stać! krzyknął. Sanki mgnęły mu przed oczami i jeszcze prędzej popędziły naprzód. Odróżnił w nich dwóch mężczyzn ubranych po cywilnemu. Pośpiesznie wystrzelił dwa razy, mierząc z tyłu w konia i zaprzestał, bojąc się przeszkodzić Pietrowowi. A tamten strzelił z przodu do konia i rzucił się naprzód. Oho! Wykrzyknął zabawa. Sanki nie zmniejszając szybkości, pędziły dalej. Zabawa pozostał samotny na drodze. Zaczął biec. Stanął w miejscu, gdzie przed chwilą był Pietrow i nie widząc nigdzie kolegi rozglądał się wokoło. Co za diabeł, powiedział głośno. Wtem posłyszał jakiś głos, niby spod ziemi wychodzący. Romek! Romek! cholera, Pomóż! Cimka! Gdzież ty, do licha? Tu jestem! Chodź! Gdy zabawa zbliżył się do rowu, po drugiej stronie traktu, zobaczył fikające w powietrzu nogi Pietrowa, który głęboko utkwił w śniegu głową w dół. Zabawa zaczął się śmiać. Ha, <laughs> ha, Nurkujesz, co? — Czego się śmiejesz, durniu jeden? — rozległ się spod śniegu gniewny Bas Pietrowa. — A ty się nie śmiałeś, ośle Dardanelski, gdy wpadłem do wody? — odparł zabawa, wyciągając kolegę za nogi z rowu. Pietrow twarz i ręce miał podrapane. Czarna watowana kurtka była rozpruta z prawej strony, od kieszeni aż do kołnierza, i z dziur wyłaziły na wierzch strzępy waty. Ty, sukin synu, warczał gniewnie Pietrow. A ty co chciałeś zrobić? Hehe, za śmiechem zapytał zabawa. Konia przewrócić czy do sanek wsiąść. Nie udało się, co tam gadać, rzekł Pietrow. Chciałem konia z przodu zatrzymać albo do rowu wpędzić. Ja, stary kawalerzysta, potrafię to zrobić, ale niech głowy płoną. Odrzuciło mnie hołoblą do rowu, kurtkę podarli. Trzeba było konia zabić. Była czwarta w nocy, gdy koledzy doszli do czternastej wiorsty. Zmęczeni byli bardzo. Mam tu blisko melinę, rzekł Pietrow. Chodźmy tam. Wypoczniemy, we dnie ruszymy dalej. Po polnej, dobrze wyjeżdżonej saniami drodze, oddalili się, przeszło wiorstę od traktu i zbliżyli do samotnego, w pobliżu lasu położonego hutoru. Pietrow przelazł przez niewysokie ogrodzenie i zapukał do okna. Za środka rozległ się głos Kto tam? Ja, nauczyciel, rzekł Pietrow. Aha, zaraz, zaraz. Wkrótce się znaleźli w dużej schludnej izbie. Przedzielonej niewysokim przepierzeniem na dwie części. Było tam bardzo ciepło. Gospodarz i gospodyni siedzieli przy stole. Córka ich, Magda, smażyła w kuchni jecznicę dla gości. Pietro rozcieńczył wodą spirytus. Co to za jeden? zapytał Pietrowa gospodarz. Chłop wyglądający dość inteligentnie. Ruchem głowy wskazując na zabawę. Koleszka! Fajny chłopak, możecie być pewni. Mówił Pietrow, wykładając na stół przyniesione dla nich prezenty. Jakieś chustki, pończochy, skóry na podeszwy, karty do gry, sweter. Macie tu wszystko, o coście prosili, dodał po chwili. Dziękuję bardzo, rzekł gospodarz. Czy na piechotę do miasta pójdziecie, czy pojedziecie? Można konia założyć, rzekł Pietrow. I gdy się rozwidni, pojedziemy. Teraz prześpimy się trochę. Po krótkim wypoczynku gospodarz obudził ich. Wstawajcie, jeść śniadanie, zaraz wyruszamy w drogę. Podczas śniadania koledzy umówili się, że jeśli któryś wcześniej ukończy robotę, to przyjdzie tu i zaczeka na drugiego. Wyznaczyli sobie datę spotkania i obiecali, kto przyjdzie pierwszy. Czeka na kolegę do dwóch dni. Razem weselej iść rzekł Pietrow. I pewniej dodał zabawa. Tylko ty uważaj, zaczął przekomarzać się Pietrow, żeby ciebie w mieście hycle nie złapali. A ty, gdy przyjdziesz do miasta, pysk czapką zakryj, bo konie padaczki dostaną. Mnie się nie przestraszą, ja pierwszy chłopak w naszej wiosce. Cała bluza w kogutach. He, 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 pierwszy chłopak na wiosce, powtórzył Zabawa. A w tej wiosce jeden dom. Facecja, śmiał się gospodarz, to języki jak brzytwy. My bywalcy słów w kieszeniach nie szukamy. Wszystko wytłumaczymy, jak nie językiem, to pięścią, jak nie pięścią, to kulą, mówił Pietrow. Gdy Pietrow, którego zabawa wyciągnął z przydrożnego rowu, czyścił ubranie ze śniegu i zaklejał bibułką od papierosa podrapany nos, w Mińsku, w pierwszym podwale czeki, w pojedynczej celi, na tapczanie leżał Jan Pieliński. Obok niego stali felczer i zastępca komendanta GPU, Baranow. Felczer wsadził Pielińskiemu do nozdrzy okręcone watą i nasmarowane wazeliną patyki. Chciał w ten sposób wyrównać złamany uderzeniem rewolweru podczas badania nos więźnia. Po co mi to? rzekł Pieliński. Wszystko jedno, mnie rozstrzelacie. Z prostym nosem i umierać przyjemniej. Odparł Baranow. Stojący w drzwiach GP iści pochlebnie się zaśmiali. To faktycznie, potwierdził jeden. Absolutnie! Słuszna racja, że z prostym nosem, <laughs> dodał drugi. Dziennik Romana Zabawy. Mińsk 4 grudnia 1922 roku. Robotę skończyłem w przyspieszonym tempie i wróciłem do Mińska. W drodze powrotnej, w pociągu, trafiła mi się przygoda, która skończyła się szczęśliwie. Jechałem z Orszy do Mińska. Byłem strasznie zmęczony. Chcąc wypocząć trochę postawiłem kołnierz płaszcza i zdrzemnąłem się. W Borysowie się obudziłem. GP iści sprawdzali dokumenty. Wyjąłem z bocznej kieszeni portfel i podałem GPIście złożoną we czworo kartkę, myśląc, że to odpuskno i bilet. Gdy GPista zaczął rozkładać papier, spostrzegłem przeświecającą na drugą stronę dużą czerwoną pieczęć z podwójnymi obwódkami. Było to miesięczne zaświadczenie stwierdzające, że jestem agentem zakordonowym wywiadu. Rozumiecie? Przepraszam, powiedziałem, wyrywając GPIście z rąk zaświadczenie i podając mu inne, sowieckie. Naturalnie fałszywe. Czyście zwariowali? Krzyknął zirytowany Tam Tamto było zaświadczenie o ukończeniu technicznych kursów. Tu macie, bilet, rzekłem, podając mu właściwy dokument. GPista uważnie przejrzał podany mu dokument i wraz z innymi kolegami poszedł do następnego przedziału. A można było wpaść. Jak trzeba uważać na wszystko. Dokument Polski wziąłem przez nie uwagę wraz z sowieckimi. Po przyjeździe do Mińska zatrzymałem się u Pani Żarskiej. Julka ucieszyła się moim przybyciem. Dałem jej trzewiki, które miałem przygotowane u pani Jadwigi. Powiedziałem pani Żarskiej, że kupiłem je w kooperatywie w Bobrujsku. Julka nie miała wcale trzewików i chodziła w jakichś szmacianych bamboszach. Pani Żarska chciała zwrócić mi koszt, lecz nie zgodziłem się na to stanowczo, mówiąc, że to podarunek ode mnie dla Julki, która sprząta mój pokój i gotuje herbatę. Pani Jadwiga powiedziała, że czekista, obecnie GPista, jest uprzedzony, i że ona urządzi nam spotkanie w swoim mieszkaniu. Umówiliśmy się na dzisiejszy wieczór. Gdy wieczorem przyszedłem na dziedziniec domu, w którym mieszkali państwo dwolińscy, to uważnie zbadałem każdy kąt podwórza. Wszystko było w porządku. Na ulicy również nie spostrzegłem nic podejrzanego. Wstąpiłem do ich mieszkania. Pani Jadwiga była sama w pokoju, matka jej w kuchni prała bieliznę. Andzia spała. Niech pan pozwoli, tu! rzekła pani Jadwiga, wprowadzając mnie do małego narożnego pokoiku. Na stole paliła się świeca. W skąpym, drżącym świetle zobaczyłem przede wszystkim bladą, szczupłą twarz o wystających kościach policzkowych, długim, wąskim nosie i trochę skośnych oczach. Wysokie, wąskie czoło wydłużała spora łysina. Z twarzy nie można było zgadnąć jego wieku. Mógł mieć lat dziesięć, mógł być i po czterdziestce. Ubrany był niedbale. Poznajcie się, panowie, rzekła pani Jadwiga, wskazując ruchem głowy, i dodała: To mój przyjaciel. Spojrzałem zakłopotany w jej oczy i omal nie powiedziałem: Dziękuję. Czekista wstał. Był średniego wzrostu. Podał mi szczupłą, wilgotną dłoń. Chory, pomyślałem. Zostawię was, rzekła pani Jadwiga. Możecie sobie mówić swobodnie. Usiadłem do stołu. Czekista ironicznie spojrzał na mnie wąskimi szparkami oczu i uśmiech wykrzywił jego wargi. Niech pan zabezpieczy rewolwer i wyjmie z kieszeni rękę, rzekł. Ja mam broń. Nagana, ale w wewnętrznej kieszeni. Chce pan sprawdzić? Nie. Ufam panu. Zresztą pani Jadwiga. Tak, właśnie dziękuję panu za kokainę. Mam dla pana jeszcze, chce pan? Oczy jego błysnęły. Pan jeszcze pyta? Wyjąłem trzy żółte flaszeczki kokainy Mercka. Po pięć gramów każda i podałem czekiście. Gdy brał je ode mnie, ręce mu drżały. Otworzył jedną flaszeczkę i nasypał trochę śnieżnego proszku na wieko pudełka od papierosów. Wciągnął pośpiesznie, nerwowo, do nozdrzy sporą ilość kokainy i głęboko odetchnął. Jakoś dziwnie się uśmiechnął i rzekł, patrząc mi w oczy. – A pan nie zażyje? – nie, nie używam. Dlaczegoś dłużej się zastanawiał nad tą odpowiedzią, patrząc mi w oczy rozszerzonymi źrenicami. Po chwili rzekł. Będziesz pan zażywał. Będziesz na pewno. Z oczu widzę. I taka robota. Nerwy nie wytrzymują. Siostra koka pomoże. Hm. Chociaż nie radzę. Pij. Pal, baw się z kobietami, ale nie to. A zresztą, wszystko jedno. I tak do lali pójdziemy. Wkrótce zaczęliśmy rozmawiać o pewnej ważnej dla mnie sprawie. W trakcie rozmowy GP Stawy dostał z bocznej kieszeni marynarki i podał mi fotografię. Ze zdumieniem zobaczyłem swoją podobiznę. Skąd to u pana? Zapytałem go. Heh, skąd to wczece? Chcesz pan zapytać, co? Tak. Na razie nie wiem. Tylko uprzedzam, że wszystkie dane co do pana są u nas. Omalnie cała biografia. Uważać. Nie wierzyć najwiarygodniejszym. Pan wie? Pan wie, co to dolar? Rzekł, podnosząc palec w górę. Dolar, panie, to duch ludzki, sumienie ludzkie i największy argument, przed którym się nic i nikt nie ostoi. Chyba tylko wariat. A normalny człowiek zawsze mu ulegnie. Pana można kupić za dolara? Nagle zapytał mnie. Nie odrzekłem stanowczo. Tam, gdzie dałem słowo, lub zobowiązałem się do czegoś, ani za miliony. To znaczy, żeś pan wariat nieuleczalny. Ha. I podwójnie niebezpieczny. Patrzył mi w twarz lśniącymi oczami, nienaturalnie się wykrzywiając i często obiezując wargi. Ale ja takich wariatów lubię, ciągnął dalej. Bo i ja wariat, tylko innego gatunku. Dowiesz się pan sam. Więc uważać. Adresów nikomu żadnych, nawet służbowo nie dawać. Jeśli tam u was się żąda, opowiadać wszystko, dawać materiały i informacje, a gdy dojdzie do adresu, do nazwiska, to miasto Lenin, ulica Stalina, dom Kalinina, obywatelka Anna Wanna lub obywatel Jan Zban. Rozumiesz pan? Rozmawialiśmy długo. Posłyszałem wiele nowości, zdobyłem sporo ciekawych dla mnie informacji. Jednocześnie dałem mu zadanie na przyszłość. Uważaj, rzekł do mnie, już na ty, wkrótce przed odejściem, żeby nie wpaść. Żeby nie wpaść, trzeba być hamem. Żeby pracować długo i skutecznie, trzeba być hamem. Śmiałości, sprytu, wiedzy mało. U nas trzeba jak najwięcej chamstwa. U nas tylko chamstwem można zaimponować ludziom. U nas, im większy człowiek, tym większy ham. Pytają ciebie o dokumenty. I podaj niecierpliwie, nadąsany i mów oczami. No, prędzej ścierwo. Od razu pomyślą, to jakiś lepszy a na nas. Droga wolna. Tak, bracie, a jeszcze pamiętaj. Że w ubraniu, w którym u nas chodzisz, nie ukazuj się za granicą, bo nasi szpicle wszędzie pracują, gdzie trzeba i gdzie nie trzeba. Nie zawadzi zmienić trochę powierzchowność. Nie zawadzi. Pożegnaliśmy się. Skierowałem się do braginów. Szedłem zamyślony. Nagle posłyszałem przed sobą dobrze znany mi kobiecy głos i śmiech. O dziesięć kroków przede mną szła liska, którą prowadził pod ramię Ozimow. Ludzi na ulicy było sporo, więc mogłem niepostrzeżenie iść blisko za nimi. Ozimow opowiadał listce coś o swych kolegach i o ich dziwactwach. Nie wiem, co w tym było komicznego, ale liska od czasu do czasu wybuchała miękkim, łaskoczącym mi nerwy śmiechem. – Wierzę, ma ładny głos i śmieje się nie wiadomo z czego – i pomyślałem zły, że nie mogę podejść do niej w obecności Ozimowa. Dom braginów był blisko. Przechodnie szli coraz rzadziej. Aby nie być dostrzeżonym, przeszedłem na drugą stronę ulicy i idąc prędko naprzód daleko wyminąłem ich. W pobliżu domu Liza się zatrzymała i rozmawiała przez pewien czas z Ozimowem. Następnie pożegnała się i skierowała się ku domowi. Poszedłem pośpiesznie w poprzek ulicy w kierunku domu Braginów. Spotkałem Lizę tuż przy bramie. – A, to panna Elżbieta! – udałem zdziwionego. – A skąd tak późno? – Byłam w kinie. – I cóż, dobry film? – Eee, teraz nie ma dobrych filmów. Kiedyś były śliczne. Grali Wiera Hałodnaja, Lisienko, Mazżuchin, a teraz rozmawiając staliśmy przed furtką pani mi przypomina jakąś aktorkę filmową powtórzyłem powiedziane jej kiedyś zdanie takie same duże piękne wyraziste oczy taki wyraz twarzy i układ warg nawet postać podobna tylko tamta była za szczupła a pani e to komplementy chodźmy do mieszkania bo zmarzłam no kto prędzej Pobiegliśmy przez dziedziniec. Liza się poślizgnęła i usiadła na ścieżce przed gankiem. Pochwyciłem ją na ręce i poniosłem po schodach do góry. Puść pan to nieładnie, mówiła fikając nogami w powietrzu. W mieszkaniu braginów zastaliśmy tylko matkę Liski, która coś robiła w kuchni. Smutno mi, pani Romanie, rzekła Liska, gdy znaleźli się sami w stołowym pokoju. Opowiedzieć pani coś wesołego? Nie, nie to, tylko teraz zawsze mi smutno. Takie wszystko wokoło pospolite, nudne, twarze, baranie, głupie, nic nie posłyszysz ciekawego, wokoło tylko stękanina, że bieda, że trudno, a przecież żyjemy w porównaniu z innymi wspaniale. A czegoż by pani chciała? Czego? Żyć bym chciała. Żyć szumnie, wesoło, nie tak jak teraz. Herbatka, obiad, kolacja, herbatka, obiad, kolacja i tak krugom. I wszyscy stękają, wszyscy się skarżą. To mnie tak irytuje, tak mnie to irytuje. A pani bardzo ładnie, z tym buntem w oczach. A pan znowu. Pani nie może zabronić mi mówić prawdy, zapomniałem powiedzieć, że widziałem panią we śnie, to pewnie dlatego, że często o pani myślę, a jak pan mnie widział bardzo ciekawie, bardzo, więc jak nie można powiedzieć dlaczego to moja tajemnica, he eee, nieładnie. Zainteresować, a potem nie powiedzieć? Pani również tak robi. Kiedy? Pani powiedziała mi kiedyś, że każdemu ze swoich znajomych daje pani godło, zależnie od ich cech zewnętrznych i wewnętrznych. Jakież moje godło? Też tajemnica. W tym momencie za drzwiami rozległy się kroki. Odsunąłem się z krzesłem od liski. Do pokoju weszła Julka. Zwracając się do liski, zapytała: Dokąd węgle położyć? W kuchni jest skrzynia na lewo od pieca, chociaż ja sama. Wyszły z pokoju. Wkrótce przyszedł Kobzow z żoną i teściem. Moja rozmowa z Lizą została przerwana. Resztę wieczoru spędziłem niewesoło i poszedłem do siebie. Zdziwiła mnie Julka. Gdy byłem w swoim pokoju, zapukała po cichu do drzwi. Co chcesz? zapytałem, gdy weszła do pokoju. Czy wiecie, że za liską tu jeden komunar chodzi taki gruby, wysoki, świński blondyn. Wiem, więc cóż z tego? Nic, ja tylko tak. A ty, co, pracujesz u braginów? Tak, mamusi, pomagam. Mamusia u nich często pracuje. Komedia z tą dziewczyną, pomyślałem. Pewnie chce mi wywdzięczyć się dostarczeniem informacji za trzewiki. Mogę przy listce swego szpiega mieć. Szkoda, że teraz zima. W lecie mógłbym pójść z liską gdzieś na spacer, pomówić obszerniej, bez świadków. A teraz? Nie ma dokąd pójść. Chyba do kina? A to niezbyt mi się uśmiecha. Nie chcę niepotrzebnie się narażać, a informacje, które otrzymałem od czekisty, nauczyły mnie inaczej patrzeć na sowiety i na swoją pracę. Trzeba będzie zmienić trochę powierzchowność. Szczególnie muszę uważać w drodze, na dworcach, w pociągach i na ulicy. Pajęczyna wisi wszędzie i trzeba się pilnować, aby nie trafić jak głupia mucha w sidła pająka. W lutym przypada Dzień Urodzin Liski. Trzeba będzie wystąpić z dobrym upominkiem dla niej. Muszę coś wykombinować. Zresztą mam czas na obmyślenie tego. Jutro wyruszę w drogę za granicę. Może Pietro skończył już robotę i oczekuje mnie, bo jutro pierwszy dzień terminu umówionego przez nas spotkania. Kończę. Koniec rozdziału.